Zakłady będące jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obligatoryjnie. W przypadku takich jednostek czy zakładów nie ma możliwości rezygnacji z funduszu. Natomiast pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą zrezygnować z tworzenia funduszu lub z wypłaty świadczenia urlopowego na warunkach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Tryb rezygnacji zależy m.in. od stanu zatrudnienia w zakładzie pracy.